Przed nami pierwszy mecz najważniejszego turnieju piłkarskiego świata, FIFA World Cup. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obie drużyny nie mogą doczekać się pierwszego meczu na Mundialu. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. A oto wyjściowa jedenastka Filipin. Oto wyjściowa jedenastka Szwajcarek. FIFA World Cup. No i zaczął się mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. Co? Wolti z piłką. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Uwaga, wywołuje alarm w defensywie. Tak jest! Bramka! Ależ pięknie nam się przywitała. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spodłować. Prowadzą zatem 1-0. Madarang. Long. Lemoran. Randu. Kezada. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Dobrze wykonała swoją pracę. Out. Randu, Bolden, Lemoran. Mamy strzał! Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona.
rzuca w okolice 11 metra. Traci tę piłkę bez faulu. Long. Miklat. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne, ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. Meric. Udaje się utrzymać piłkę w boisku, co teraz z nią zrobi? I centra. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Tak, wyglądało to całkiem, ale nic z tego. Anis. Czysta interwencja i zaczną zza linii bocznej. Nie daje się przesunąć. Mogą wyrównać stan meczu. Nie ma. Blok, brawo. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Muszą szybko wracać do obrony. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. No ona jest dzisiaj w znakomitej dyspozycji. Jej drugi gol. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo! No to mamy 2-0. Miklat. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Oj, tuż nad bramką. To była znakomita decyzja. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Właśnie teraz rozpoczyna się druga połowa meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Ale że akcji nie dało się kontynuować, sędzia cofa grę do miejsca przewinienia. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Jest za linią obrony. Uwaga! Jak ona to zrobiła? Nie ma bramki! Refleks, intuicja, szybkość reakcji. Ona ma to wszystko.
centra w pole karne. Fatalnie teraz, bardzo nieudany strzał. Ta piłka nawet przez chwilę nie zmierzała w światło bramki. Są coraz bliżej bramki rywalek. Decyduje się na strzał! Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Nie utrzymała się przy piłce. Anis. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Teraz okazja na kontakt. Dobrze, ratuje, ale to jeszcze nie koniec. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Bardzo teraz precyzyjnie, na dalszy słupek. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc, bardzo przytomna interwencja. Brawo! Quezada. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. I piłka dla drugiej drużyny. Jednak trochę za ostra ta interwencja. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Sędzia sięga po żółtą kartkę. Zawodniczka może mieć tu pretensje tylko do siebie. No i przecina ten centrę. Wybija. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Mija obronę tym podaniem. Czy to wykorzysta? Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Daleka piłka z rogu. Nie zdołała tego skierować w światło bramki. To nawet nie było blisko bramki. Strzał do zapomnienia. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Rzut z autu.
Złe wybicie, może się to zaraz zemścić. Blokuje ten strzał. Na 11 metr z rogu, to trzeba było zrobić lepiej. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Madarang. Ostatni gwizdek oznacza, że już nikt nie wydrze im tego zwycięstwa w dzisiejszym meczu Mistrzostw Świata. Mogą być z siebie dumne, nie sądzisz? O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy.